Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o wzroście cen żywności w Polsce. W studiu witam Jakuba Czugałę, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce mamy około 6% inflację, najwyższą od 20 lat. Wpływ na nią ma m.in. wzrost cen żywności. Tak, zgadza się. Ten odczyt wrześniowy, który został opublikowany w drugiej połowie października, wskazuje na inflację 5,9%, inflację w całej gospodarce. Inflacja cen żywności jest trochę niższa, wynosi 4,4%, natomiast no, ona jest dalej wyższa na przykład od inflacji bazowej, tej po wyłączeniu cen żywności i energii, czyli tych czynników, które zazwyczaj są najbardziej zmienne i również no, niezależne od polityki pieniężnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej, w związku z czym i ta inflacja bazowa nieznacznie przekracza 4%, więc widzimy, że ceny żywności faktycznie rosną szybciej. Obecnie ta inflacja, ona dlatego ogółem wynosi około 6%, że no, jest w dużym stopniu podbijana przez ceny, rosnące ceny przede wszystkim paliw. Ogółem ceny transportu wzrosły około 18-19% w przeciągu rok do roku, więc widzimy tutaj zdecydowane wzrosty i to jest ten czynnik, który napędza najbardziej. No ale ceny żywności są również jednym z tych czynników, który się przyczynia do tego, że ta inflacja obecnie jest faktycznie, jak pani powiedziała, najwyższa od 20 lat. Ceny których produktów spożywczych najbardziej wzrosły i z czego to wynika? Najbardziej wzrosły ceny mięsa drobiowego o ponad 17% rok do roku. To jest związane przede wszystkim z tym, że wzrosły ceny surowca, wzrosły ceny mięsa bardziej hurtowe, a te z kolei wzrosły, bo mieliśmy dużo wyższe ceny pasz, które wynikały z tego, że ogółem w Polsce i na świecie w ostatnich miesiącach mieliśmy zdecydowane wzrosty cen zbóż. I w związku z tym te ceny mięsa drobiowego są obecnie ponad 17% wyższe. Tego nie widzieliśmy na przykład na wieprzowinie, gdzie z kolei był efekt bazy sprzed roku, dlatego tutaj nie ma może takiego wzrostu, natomiast generalnie ceny mięsa są wyższe. Z innych produktów, no to na pewno oleje roślinne. Wspominałem o wyższych cenach zbóż, był również jeszcze większy wzrost cen roślin oleistych, w polskim przypadku szczególnie rzepaku. No i to się przełożyło na ceny olejów roślinnych, również na półkach sklepowych. Tam mieliśmy ponad 11% wzrosty. Również wysokie wzrosty odnotowaliśmy w przypadku kategorii napojów bezalkoholowych. Tam było to związane ze wprowadzeniem podatku cukrowego i dlatego te ceny rok do roku wzrosły ponad 7%. Podobne wzrosty mieliśmy w przypadku pieczywa i tutaj wracamy do tych cen zbóż i to jest ten główny czynnik, który powoduje, że wzrosły ceny pieczywa w Polsce. To jest taki łańcuch związany, można powiedzieć, tak, prawda? Tak, no właśnie. Według raportu FAO ceny żywności rosną nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie właściwie. Tak, no właśnie. Raport FAO, czyli Agencja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, wskazuje, że w tej chwili on wynosi około 130 punktów. To znaczy, że jest o 30% wyższy niż w okresie referencyjnym, który jest dla raportu FAO, to jest okres lat 2014-16. Czyli można powiedzieć, że one są o 30% wyższe niż przeciętnie w tych latach, natomiast jeszcze przed rokiem, no to ten wskaźnik we wrześniu, czyli tam nieco ponad rok temu, we wrześniu 2020 roku, wynosił 99 punktów, więc widzimy, że te 30% to jest wzrost tak naprawdę rok do roku. To dotyczy przede wszystkim olejów roślinnych, o których już wspominałem, tam w tej skali bardziej hurtowej one wzrosły o 2/3 właściwie w przeciągu roku. Również bardzo wysokie wzrosty, około 30-40% obserwowaliśmy na zbożach już wcześniej wspomnianych. Wolniej rosły produkty pochodzenia zwierzęcego, natomiast również odnotowywaliśmy wzrosty na mięsie czy na biale rzędu 15-20%. No, to nie jest tak dużo, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy tak rok do roku, no to faktycznie to są bardzo, bardzo wysokie wzrosty cen i one ostatecznie dają nam ponad 30% wzrosty cen surowców rolnych na świecie w przeciągu zaledwie 12 miesięcy. No to jest sytuacja, której właściwie nie obserwowaliśmy od tych dwóch okresów wzrostów cen na początku w roku 2008, potem w latach 10 i 2012-13. Od tego czasu sytuacja była dużo bardziej stabilna i te ceny właściwie ciągle były na mniej więcej stałym poziomie. Jak długo tak wysokie ceny żywności mogą się utrzymywać? Jeżeli chodzi o ceny surowców rolnych, wydaje się, że one faktycznie mogą być przez dłuższy okres na podobnie wysokim poziomie, nawet jeżeli one będą na niższym, no to ciągle to będzie historycznie, no to będą bardzo wysokie ceny. I to będzie powodowało, że no będzie również presja na wzrosty cen
które ostatecznie trafiają na półki sklepowe. Zresztą widać jest również wśród tych największych przedsiębiorstw, że często jest tak, że producenci trochę zwlekali z tymi podwyżkami cen już swoich produktów. Na początku brali podwyżki cen surowców do produkcji swoich produktów trochę bardziej na siebie, obniżali marże, tak żeby te wzrosty cen detalicznych nie były tak wysokie. Ale tak długo się nie da. No ale właśnie tak długo się nie da i faktycznie wygląda na to, że rok 2022 może być kolejnym rokiem z całkiem wysokim wzrostem cen żywności w Polsce. To nie dotyczy tylko Polski, to również widzimy w Europie, chociaż faktycznie ten wzrost cen żywności w Polsce jest o te około, powiedzmy, 1,5 punktu procentowego wyższy niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.